Słuchajcie, my się zbieramy właśnie do Warszawy. Tak szybko jak dzisiaj walizki jeszcze w życiu nie spakowałam. Popakowaliśmy się dzisiaj z samego rana, jedziemy psiaki zawieźć i ruszamy w trasę. Dotarliśmy do hotelu, także idziemy się zameldować i idziemy na coś do jedzenia. Taki jest plan. Wypatrzyliśmy sobie restaurację z ramenem, bo mamy straszną ochotę na ramen, ale jest strasznie daleko, więc zobaczymy, czy przejedziemy Uberem i czy ten Uber będzie miał fotelik dla Mikołaja, bo nie chce nam się, szczerze mówiąc, brać samochodu. No, ale tymczasem idziemy zameldować się do pokoju hotelowego. Mikołaj, jesteś pierwszy raz w Warszawie. You've been chasing after dreams, thinking that they'll reach. And you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Już jest? O. Szybciutko. Ktoś tu biegły. Mikuś, masz kartę? Tak, tu położył. Dobrze. Jesteśmy w pokoju i masz swoje łóżeczko. Jakie babusy. Dlatego to jest green. Jabłuszka. Jakie jabłuszka? O. Oj, a ty patrz, super. Teraz już tak. A, no i spoko. No i ekstra, no nie? Fajnie. I możesz sobie wody mieć ile chcesz. Nie, tylko nie dzwoń. A Mikołaj dostał grzechotkę od pana na recepcji. Tak, pokaż grzechotkę. Pokaż, jaką masz grzechotkę. Ja się grzechoczę. Super. Mikuś! No widzicie. Nie wolno. Ty już do babci nie dzwoń, dobrze? Nie. Miki, odłóż to. No to sprawdzaj, gdzie jest jedzenie. I idziemy na jedzenie. W Warszawie. Idziemy właśnie do restauracji. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale wam na pewno to napiszę. Tak. Opinie ma dobre, zobaczymy, jak się będziemy czuć. No, bo idziemy do chińskiej restauracji. Ale nie do uwierzenia, że prowadzi nas takimi drogami, że w ogóle nie czuć, że jesteśmy w Warszawie. No, mieliśmy iść na ramen, ale okazało się, że tam mamy o jakieś 15 minut dłużej niż do tego jednego ramenu, bo mamy dwa rameny. Tu mamy jeden ramen, który mamy ponad pół godziny, a do tamtego mamy ponad godzinę. Więc wybraliśmy coś, co mamy po prostu najbliżej i ma dobre opinie, więc sprawdzimy. Teraz najszybszą trasą nas po prostu GPS poprowadził. Trasa jest fajna, na taką pogodę jak dzisiaj, czyli niedeszczową, suchutką, jest genialna. Deszczowo mogłoby być po błocie. Marta właśnie nam mówi, pewnie nie słyszycie, że jest niepewna pogoda była, a się zrobiło ładnie. Mikołajowi chcemy wziąć pierożki, bo on kocha pierożki. Zobaczymy, jakie są, bo na pewno mu trochę podjemy. Wish I could show you the world, what you mean to me. So write you the song. Mamy tutaj kamyczki do zabawy. Idealnie. Nie. Czekamy na ramen. Tutaj też mieli ramen, więc super. Udało nam się zamówić ramen. Dla Mikołaja zamówiliśmy pierożki. Będziesz pierożki? Tak. Dostaliśmy jedzonko. Moje jest mega ostre. Więc jeśli będziecie brać ostre, to uważajcie, bo jest strasznie ostre. Ale ja się sprawdzę. Zupełnie inny kolor mają. Tylko bardzo ostre. Kimchi? Mhm. Bardzo. No, takie da się zjeść. U mnie!
wyszliśmy. Jedzenie spoko, ale o wiele dla mnie smaczniejsze było jedzenie w Bielsku w Bazylii. O wiele. Znaczy ja bym porównywała po prostu ten. No, w Bazylii było nieoczywiste jedzenie. Tutaj wiedzieliśmy czego się spodziewać, bo chcieliśmy po prostu ramen. Ale pójście do chińskiej restauracji i kupowanie ramenu to jest głupi pomysł. Trzeba iść po prostu do ramenowni, czyli miejsca, gdzie się specjalizują w tym ramenie. Tak. Bo to była po prostu taka zupa przed drugim daniem, jak dla mnie. Tak, dokładnie. Jeśli byśmy mieli ją właściwie, tak jak Marta dobrze zauważyła, porównać załóżmy do Łodzi, gdzie jedliśmy ramen na Piotrkowskiej, bo tam jedliśmy dwa razy w dwóch różnych restauracjach, tak. No to tam ten ramen był o niebo lepszy niż ten, co dzisiaj jedliśmy. Oba wygrywają. Natomiast cena jest taka sama właściwie, bo to porównywalna cena tak. jest. Nie jestem usatysfakcjonowana jedzeniem. Też jestem trochę smutny. Smutny. To, wiecie jak to jest? Najgorsze. Znaczy było dobre, ale miałam większe oczekiwania. To jest najgorsze. Jak masz jakieś oczekiwania, a potem one nie zostają spełnione po prostu, no nie? Mikołaj w ogóle nie zjadł swoich pierogów. Kupiliśmy mu pierożki. Ale jakoś mu nie smakowały i tak, w ogóle nie tknął. Byłam pewna, że będzie chciał te pierogi, bo jak byliśmy w żarcie wozach, to pierogami się zajadał. Zjadł praktycznie 20 pierożków do takiego małego chłopca. A tutaj... Trochę smutno, wracamy. Może jutro będzie lepiej, może jutro będzie śniadanko w hotelu, więc może będzie smaczniejsze. Liczę na to bardzo. To najgorsze, że ja jestem na diecie i to był mój ostatni posiłek i dlatego dowaliłam sobie Snickers. Ostatni twój posiłek? Tak, już dzisiaj nic nie jem, to już jest za późno. Więc pewnie ja też. Okej, okay, lecimy. Słońce świeci w oczy, nic nie widać. Nic. My już się wymeldowaliśmy z pokoju. Mamy dzień kolejny. Idziemy do studia telewizji. Tacy jesteśmy trochę zmęczeni. Nie? Misiek? No. Troszkę. Znaczy ja bardziej niż ty. Ty musisz być super piękna i cudowna i będziesz najwspanialsza. Możemy, masz kartę wyjechać, żeby dała ci coś? Tu, o jest. Odbite, wszystko załatwione? Tak, tak. 10 minut i do domu. Będzie dobrze. Wierzę w ciebie. Wiesz, w którą stronę masz jechać? Jadę do Żabki. A jedzie do tej Żabki. Dobra, trzymajcie kciuki. Znaczy, jak widzicie ten odcinek, to już jest po. Już wiele razy byłam w telewizji i zawsze to jest tak samo, że jest luz, luz, luz. Nie spłaszczaj tego, nie wiadomo co będzie, nie wiadomo co będzie. Co? No nie, mówisz, no, zawsze... jesteśmy po, nie jesteśmy po. Jesteśmy, my jesteśmy właśnie w momencie, w którym musimy... Dzięki bardzo. Wyjechać stąd. Wyjechać i podziękować wszystkim, że nas puścili. Tak. O ciemno, znaczy ciemno, no nie widać, bo tutaj te auta stoją tak i nie było widać. Ale pan bazało się bardzo miło nad mnie, nie spiskał, tylko tak. Pokazał mi ręką, o chodzi. Ale nie pokazał mi fakalca, więc nie, bardzo nie. Kulturalnie jest. Coś ty taki zestresowany, uspokój się trochę. Ja... Kochanie, ja chcę do Żabki po prostu dojechać i wziąć sobie tabletkę. I tym się stresuję bardziej niż... Niż taki... niż moją telewizją. Masz gdzieś baterię? Mam. Ja wszystko mam. Ja wszystko mam. Wszystko. Idę, zaraz przyjdę. No, czekamy. Paris. Jedziemy do telewizji. Jedziemy w kierunku studia nagrań pytania na śniadanie, więc mamy nadzieję, że zdążymy. Wzięliśmy sobie mimo wszystko spory zapas, no bo tutaj mamy 20 minut, ale do samego wejścia na antenę mamy godzinę, więc luźno, a że ja już jestem ogarnięta, umalowana, no to nie będę potrzebowała tyle czasu na miejscu. Mój mąż będzie trzymać kciuki, a właściwie bardziej niż za mnie, to trzymamy kciuki za naszego syna, żeby dał poprowadzić program. Nie, będzie dobrze. Ja tylko nie wiem, czy ja będę w środku z nim, czy na zewnątrz. Zobaczymy, gdzie nam się uda, żeby go nie było słychać. Tak, no całość aktualnie dzieje się w ogródku, na studiu zewnętrznym. No to czasami słychać jakieś trąbnięcie ja albo myślę, coś. Myślę, że mają na tyle dobre mikrofony, że będzie słychać tylko was, mimo że Mikołaj będzie się dar... Mama! Mama! Cześć, facet! Będzie 20 razy wołał mama, a później mama powie co? Hejo! No hejo, tak. Hejo, on tak robi właśnie. 20 razy cię woła, po czym jak się w końcu odpowiesz o co chodzi, to on ci powie hejo. Tak. Taki ma żart nasz syn po prostu. I już mamy... Tak mi się dobrze spało, że ja bym jeszcze spała, powiem wam szczerze. No. Mamy 6 minut do celu, także dobrze. No, to będziemy korków jakichś nie widzę. Będziemy tak punktualni jak rzadko kiedy.
Zawsze jesteśmy w telewizji punktualni. W telewizji tak. Znajomi nie mogą tego potwierdzić. No tak, wiecie, kulturalne, godzinne opóźnienie. Zawsze coś nieoczekiwanego się zdarzy. Wczoraj w ogóle, tak zmieniając temat, szukaliśmy Ubera, bo chcieliśmy... No? To nie wiem, co to znaczy. Bing. Co robi? Kółka robi, dobrze, kręci się, tak? Oj. My też się kręcimy. Tak. Wszyscy się kręcimy. Wczoraj w ogóle szukaliśmy Ubera, bo słyszeliśmy, że jest coś takiego jak Uber Family, gdzie można zamówić samochód z fotelikiem dla dziecka. Ale nie udało nam się tego zrobić na aplikacji. Słyszałam, że można tak zamówić, bo odpisywali mi na Instagramie, że można tak zamówić zwykłą taksówkę i tak? Gdy dzwonisz na infolinię, to informujesz, że chcesz fotelik dla dziecka i no, w jakim wieku jest dziecko, no nie? A to nie wiedziałem. No, ale też nie wiedziałam. Ważna informacja. Tak. Bo to się tak rzadko zdarza, że z dzieckiem jedziesz tą taksówką, tak mi się wydaje. No wiesz co, no my zazwyczaj jeździmy sami, no nie, swoim samochodem. Natomiast no wydaje mi się, że takie sytuacje nie są rzadkie. A nie, no jak na przykład mieliśmy przewóz z tego. Z parkingu na lotnisko. Tak, to trzymali go w rękach. No, no nie było. Co masz zrobić? A niby były, kółka, tylko one tak. Były takie, że lepiej go trzymać było. No to były te poddupniki, które no. Nic by nie dały Mikołajowi i właściwie bezpieczniejszy byłby na rękach u mnie, no ale to było drogami bocznymi. Po parkingu właściwie, no i przejechaliśmy. Natomiast no, powinno to być lepiej przemyślane, tak sądzę. Ale może ktoś z Was ma doświadczenia odnośnie taksówek i foteliku dla dzieci, to się podzielcie w komentarzu, bo to takie istotne rzeczy, o których się myśli dopiero wtedy, kiedy potrzebujesz. Bo myśmy na to wpadli wczoraj właśnie, że o, dobra, podjedziemy sobie Uberem, luz, tak. A później, ale Mikołaj potrzebuje fotelik, no nie? Tak, tak. I wszystko się skomplikowało. Właściwie idziemy tą samą drogą, którą wczoraj żeśmy szli. A szliśmy, a no szliśmy tędy? Tak. A to, no, to jest ten budynek, tak. I tutaj teraz będzie ta restauracja. Ja pierdolę. Nie, ja tam więcej nie zjem. No nie. Tak się źle czuję. Ciecho. Dobrze, dam ci ciecho. Wiesz co, powiem wam, że się źle czujemy. Rzadko kiedy tak to wygląda, ale Krzyś spędził dużo czasu tam, gdzie król chodzi piechotą dzisiaj rano. Tak, jeśli zastanawialiście się, dlaczego ta restauracja była pokazana w czarno-białym kolorze, to właśnie to był powód. Dodałaś czarny wyraz? Tak! Aha. No, kiepsko. Nie, no, ja jeszcze nigdy tak nie miałem. Tak to nigdy nie miałem. Raz mieliśmy po pewnym weselu znamiennym. A nie tak. Ja miałam tak, że ja się pociłam i mydlałam. Ja się tylko mydlałam. Strasznie cieszę, że myśmy zjedli różne rzeczy. Bardzo się cieszę, Martuś. Tak. To był dar od losu, że wziąłeś se co innego. Nie no, ja właściwie dzięki Mikołajowi, no bo ja zawsze biorę teraz łagodne, bo Mikołaj je ode mnie. Dobra, jest bitka. Ja już zostanę do bytu. Już tam nic nie mam, no, to mogę mieć. Więc to mi dużo się ci się zmieści, dokładnie to co miałam powiedzieć. Dobrze. Marta Tomaszewska, pytanie na śniadanie. Dziękuję. Dziękuję. Witamy Państwa ponownie w pytaniu na śniadanie. Dialog międzylokatorski pisany. Witajcie serdecznie. A są z nami dr Krzysztof Martyniak, socjolog. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. I Marta Tomaszewska, blogerka. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Marta, spotykasz się z takimi komunikatami i jego odpowiedziami? Tak, było już, mieszkałam w kilku mieszkaniach i jakby moja praktyka pokazuje naprawdę różne rzeczy. Raz te liściki, a dwa faktyczne sytuacje, które jak czytałam gdzieś tam na różnych memach, faktycznie mnie jakby dotyczyły. Typu, nie wiem, karmienie gołębi. Ja bym miałam okazję takiego gołębia gościć u siebie w domu, bo sąsiadka na dole lubiła karmić gołębie, a ja miałam na samej górze mieszkanie, przez co
dobrze, że było małe, bo gołąb tylko przeleciał z jednego okna przez drugie, zostawiając niespodzianki. Także... Czyli na dole miał jadalnię, na górze u ciebie toaletę. No właśnie, sama bym tego lepiej nie ujęła. Chyba lepiej jest to przeczytać, niż jak ktoś robi nam awanturę, pukając do naszych drzwi i bezpośrednio nas atakuje. Proszę przestać smażyć na głębokim oleju po 21:00, na przykład. Tu są różne sytuacje, bo to każda trochę jest inna. Natomiast trochę inny aspekt tych karteczek. Na przykład fajnie było, gdy mieszkałam w mieszkaniu i ktoś zostawiał karteczkę w stylu: o, będzie impreza, świętujemy urodziny kogoś tam, bardzo przepraszamy sąsiadów, no nie? I wtedy człowiek już wie, dobra, to wyprowadzę się z domu na te 2 dni, albo szanuję taką, taką informację. Więc to nie tylko i wyłącznie proszę nie robić kubki pod moim oknem, tylko czasami po prostu ma też to dobry, pozytywny wydźwięk, nie? I taki pozytywny komunikat. No. Kupuję mieszkanie i biorą to pod uwagę jako, kupuję sobie taki święty spokój, to jest mój azyl, wracam do domu po pracy i chcę już mieć święty spokój. I wydaje mi się, że część tych właśnie takich rozejść relacji między sąsiadami też jest powodem tego, że człowiek już nie chce. Bo jest, nie? Przebodźcowany i tak. Chce się w domu wyciszyć, a kiedyś byliśmy właśnie niedobodźcowani, bo się mało działo na zewnątrz, więc dlatego te kontakty sąsiedzkie były dużo bardziej interesujące. Żyjemy trochę szybciej, no nie? Tak. Mimo wszystko, no nie da się ukryć. I teraz myślę, w tym domu... że w tym biegu znalezienie dosłownie sekundy na powiedzenie dzień dobry to albo jaki słodki psiak. To się opłaca. Jest, opłaca się. Jedno takie fakt, miejsce. A nie opinia. No tak. Tak. Jest jedno takie miejsce, które zawsze łączy ludzi. Zawsze tam się kończą wszystkie imprezy. Gdzie? Kuchnia? Kuchnia, oczywiście. Bardzo wam dziękujemy za to spotkanie. I zapraszamy was oczywiście i państwa również do naszej kuchni. Dzięki bardzo. Znaczy fajny czy nie? No pomachaj. Taki przyjemny. Jezu, strasznie on ładnie pachnie, ten lakier. No i psikałabym się tym lakierem dla zapachu. Jak poczuję ten zapach, to wiem, że ktoś wyszedł z telewizji. Dokładnie. Nie wiem, kurde, co to jest za... Kocham ten zapach tego lakieru. Kto widział, ten widział, kto nie widział, ten dupa. Ja nie wyglądam na taką grubą, no. Nie, no właśnie wyglądasz ślicznie, ja nie wiem dlaczego. Zawsze mówili, że kamera... Telewizja dodaje. Tak, mówi, że kamera dodaje 10 kilo. Ale w mojej nie mam 10 kilo więcej. No tutaj je dodaje nam może z 8. Słuchaj, to skoro tu mam 8, tam mam 10, w sumie 18, wyobraźcie sobie, jaka jestem chuda. No właśnie. No, fajnie było, przyjemnie było. Muszę być jeszcze częściej, to już w ogóle będę miała chill. Tak. Musisz być częściej, żeby wybrać sobie dobre miejsce na kanapie. Tak, dokładnie. Żeby muszę padało to na siebie odpowiednie światło. Otóż to. Żebyś nie miała worków, załóżmy. Bo ty nie masz worków, a w telewizji zawsze masz worki. Za każdym razem, jak będę na kanapie siedzieć, to inaczej. I będziemy prowadzić taką tabelę i tak mówić, jak powinnam. Jak w pewnym momencie zobaczycie mnie w telewizji i będę siedziała tak, to znaczy, że tak wygląda po prostu najlepiej i najszczuplej. No, tak więc, super, jestem mega dumny z Martusi, że była w telewizji. Fajnie było, przyjemnie było, to wszystko się tak szybko dzieje. My sobie z Mikołajem siedzieliśmy na zapleczu, oglądaliśmy jakby na telewizorze to, co się tam dzieje. Fajnie było, a Martusia goniła tam. Tak, byłam sama dzisiaj, ale poprzednim razem też ze mną nie byłeś tam na dole, na pewno nie. Nie byłem tam na dole, bo tam na dole, ja byłem najbliżej wtedy, kiedy było to na górze, to studio. Tak, no wtedy... bo to ona jest zaraz za tymi drzwiami, gdzie jest ta restauracja, no. ta poczekalnia jakby. No, ale spoko, fajnie jest. To jest zawsze takie zupełnie nowe doświadczenie. Ja kocham zbierać takie doświadczenia, a doświadczenie telewizyjne jest super, potrzebuję go więcej, żeby w końcu dobrze wyglądać. Następnym razem pomaluję się jeszcze mocniej. A już mój mąż mi dzisiaj powiedział, że się mocno pomalowała. Tak, no bo się mocno pomalowałaś. A ja wychodzi na to, że absolutnie nie pomalowałam się mocno. To wyobraź sobie, jak są dziewczyny, które, wiesz, pokazują w telewizji, jakieś coś tam nagrywają i są takie mega wysolaryzowane i takie przerysowane mają makijaże. Jak to na żywo musi być mocne, skoro telewizja odejmuje? Tego też nie. Nie, przepraszam, myślę o tym... O czym? O tym kolesiu, z którym gadałem. No to co to? Co? O czym tam myślisz, tak? A to mi się przypomniało. Powiesz, o co chodzi? Świetnie się rozmawia z moim mężem. Jak się nazywa ten koleś, co nas prowadził pani z powrotem? Ja nie wiem, jak cały się nazywa. Spis tego wszystkiego, jak się nazywa ta funkcja? Nie wiem. Kierownik produkcji? No nie, taki pan, który tam, wiesz, ogarnia wszystko i chodzi. Kto ma gdzie wejść, ma wszystko spisane, łączy się z tym, z centralą i coś tam.
No i dużo żeśmy gadali w momencie, kiedy Marta była w telewizji. No i tak mi się teraz retrospekcja po prostu włączyła o tym, o czym żeśmy rozmawiali, bo rozmawialiśmy o tym, że kiedyś jak się jechało autobusem, no, to ludzie ze sobą rozmawiali, wiesz, i dalej starsze osoby, jak wsiadają do autobusu, to czasami cię zagadają. Że zaczną coś do ciebie po prostu mówić z dupy, no nie? No. Że nie musisz ich znać, no nie? No. I właśnie tak było też za moich czasów, że jak jechało się autobusem i się siadło, to często się z kimś rozmawiało o dupie Marynie, jadąc po prostu tym autobusem, no nie? A że teraz jest tak, bo to oboje żeśmy do tego doszli, że jakbyś do kogoś się odezwała i zaczęła z nim rozmawiać, to by cię uznał za jakiegoś debila. No taka jest prawda. Wydaje, że jak ktoś do ciebie coś gada, to coś od ciebie chce. Tak, tak, takie to jest dziwne. Tak, i właśnie socjolog mówił, że ludzie są interesowni. No nie, może tak, może nie. No, nie wszyscy, uważam, że może tylko grono socjologów jest interesowne. Tak mi się wydaje. Ja jak do kogoś rozmawiam, to nie zakładam, że on musi coś dla mnie zrobić, bo ja z nim porozmawiałam. Spłynął na niego mój blask. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle, wiesz. Generalnie ja wychodzę z założenia, że nie chcę ludzi obciążać własnymi problemami, bo zakładam, że oni mają równie wiele tych problemów, co ja, więc wiesz. A z drugiej strony wiem, że potem oni coś będą ode mnie chcieli. Ja może nie będę miała ochoty ani czasu, a głupim będzie odmówić, bo będę dłużna.